wkład twojej komórki KDW w 1943. Po co wam to? Przecież wszyscy zginęli. Pisz. Stopień wojskowy, pseudonim, adres. Kurde, martwiłem się o ciebie. Nie odzywasz się. Na mieście nikt cię od dawna nie widział. Czego chcesz? Usiąść. Pogadać z kumplem, z którym się nie widziałem od miesięcy. My już nie jesteśmy kumplami. To ja do ciebie z sercem na dłoni, a ty do mnie takim tonem? Pewnie ten twój przyjaciel gliniarz tak cię przegabacił, co? Nie twoja sprawa. Moja. I dobrze ci radzę, weź ty chłopie, idź po rozum do głowy. Wisisz mi przysługa. Pamiętasz? Nie chcę ci zajmować czasu. Od tego jestem. Rób co trzeba i wracam na front. Od 10 lat jestem między jedną misją a drugą. Irak, Afryka, Afganistan. Zawodowy żołnierz musi być zdrowy. W dupie będą mieli, czy to jest groźne, czy niegroźne. Wyrzucą mnie z wojska. A to całe moje życie. Spieprzesz, już. Byliśmy u ciebie wczoraj i magazyn był zamknięty. Co jest, stary? Ja sobie robię jeszcze co? W poniedziałek o 5:00 zamykasz swój kramik z rzeźbionymi aniołkami i otwierasz magazyn. To jest twoja ostatnia szansa, rozumiemy się? I jeśli będziesz grzeczny, to może dostaniesz w prezencie dostawcze autko, bo zdaje się, że brak ci jednego na stanie. Są już moje wyniki. Kiedy mnie wypuszczają? Janusz, chciałabym ci powiedzieć coś ważnego. Słuchaj, dzwonili ze sztabu. Wybieraj, ja albo wojsko. Wszystko, jedź sobie do tego Afganistanu. Zostań tam, nie wracaj, mam tu gdzieś. Kaja! Zgłaszaj się, jak przyjdzie czas.